To będzie chyba jeden z krótszych odcinków. Marian, powodzenia. Mario, odkąd współlokator niestety nie może uczestniczyć w wyjazdach, z kim dzielisz pokój? Na razie na dwóch wyjazdach byłem z Michałem, a na drugim byłem sam. Mikuś, czy to prawda, że twój medal z Mistrzostw Świata 2014 nadal leży w walizce? Nie, nie, już nie. Gdzieś wisi w gablotce w domu rodziców, ale chwilowo przez długi czas był w walizce. Jaki tytuł miałyby wasze biografie? Zależałoby od autora. No, przyłączę się do tej odpowiedzi. To Mario, ulubione miejsce w Gdańsku? Ja jeszcze nie mam ulubionych, ale chyba plaża na razie, na chwilę obecną. Do którego z was bardziej pasuje określenie śpioch? Ja mam dwójkę dzieci, więc nie śpię zbyt długo. Mariusz, kierownik zaserwował ci kaszę gryczaną. Jak zareagowałeś? Nie zjadłem. Podobno nie lubisz kaszy gryczanej. Nienawidzę. Mateusz, koledzy skarżyli się w szatni, że cały czas puszczałeś disco polo. Nieprawda. Nie jestem DJ-em i nie słucham disco polo. No, nienawidzisz disco polo. Kto tak powiedział? Kinga. Aha. No, ona ma zawsze rację, to niech będzie. A jak nie ma, to patrz punkt pierwszy, nie? Tak. A Mikuś, ponoć masz lęk wysokości, co prawda? Tak, nie. Znaczy, nie tyle lęk wysokości, co boję się, że spadnę, jak jest wysoko i coś mi się stanie. I na przykład widoku na Paryż z wieży Eiffla przez to nie oglądałeś? Jak bardzo się Kindze nudziło wczoraj. I z wieży z Bazyliki Mariackiej miałeś problem ze zejściem? Problem? Zszedłem, tylko tak niepewnie. Czy czujecie się jak boomerzy? Poniekąd. A czym to się objawia? To trzeba Karola spytać. Ale wiecie, znacie w ogóle słowo, że jesteście boomerami? Karol nam wytłumaczył. Też zasięgnąłem języka u mojego 12-letniego dziecka. Także czasy się zmieniają. Żeby to ojciec pytał syna, jak żyć?